Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Eugeniusz Moczuk, profesor Uczelni Politechniki Rzeszowskiej, doktor habilitowany socjologii. A naszym tematem będzie cyberprzestrzeń jako stymulant uzależnień behawioralnych. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Nasza rozmowa odbywać się będzie w ramach projektu Bezpieczna sieć. Panie profesorze, co to jest uzależnienie behawioralne? Tak, to jest rzeczywiście całkiem nowa jakość, która pojawiła się w sferze generalnie uzależnień ludzkich. Dotychczas z uwagi na to, że od wieków ludzie pili alkohol, używali jakichś nielegalnych środków psychoaktywnych. Wydawało się nam, że tylko są tak zwane uzależnienia od substancji psychoaktywnych, a od kilkudziesięciu lat, z chwilą kiedy wynaleziona została ta cyberprzestrzeń, pojawiły się różnego rodzaju inne uzależnienia, które zostały nazwane uzależnieniami od czynności, stąd to słowo uzależnienia behawioralne, i nazwane zostały nowymi uzależnieniami. Właśnie Cezary Guericci pierwszy dokonał takiego podziału na te uzależnienia od substancji psychoaktywnych, z którymi potrafimy sobie dawać rady, bo od wielu, nawet i setek lat tym się zajmowano. No i te uzależnienia od czynności, gdzie te właśnie zachowania zostały niejako wprowadzone i do końca nie było wiadomo, czym są te uzależnienia behawioralne. Jest wiele definicji uzależnień behawioralnych i chodzi o coś takiego, że uzależnienia behawioralne mają to do siebie, że są uzależnieniem od pewnych zachowań, czyli coś, na co wcześniej się nie zwracało uwagi. A zatem ktoś może być uzależniony od zakupów, ktoś może być uzależniony od jedzenia suplementów diety, ktoś inny uzależniony jest od pewnego rodzaju zachowania. Czyli w tym przypadku mówimy o pewnym uporczywym, ale oczywiście w stopniu także takim, że jest to niekontrolowanym zachowaniu, i w rzeczywistości okazuje się, że są to podobne uzależnienia jak w przypadku uzależnień od alkoholu czy tam nielegalnych środków psychoaktywnych. Z tym, że z jakiegoś tam jednego punktu widzenia wcześniej na to nie zwracano uwagi, bo wydawało się, że jeżeli człowiek jest w domu, albo jeżeli człowiek nie upija się, albo nie wprowadza się w stan jakiegoś tam uzależnienia, czy w związku z użyciem jakichś tych środków chemicznych, to znaczy, że się nic nie dzieje. Okazuje się, że uzależnienia behawioralne mają podobne wskaźniki, podobne sposoby uzależniania się. W podobny sposób człowiek cierpi z tego powodu i w podobnym zakresie taka osoba musi przechodzić przez terapię. Stąd też te uzależnienia behawioralne są rzeczywiście takie dosyć skomplikowane, bo jednym z istotnych elementów było to, żeby nauczyć terapeutów przede wszystkim tego, żeby się po prostu zajmować tymi osobami. A to też musiało zająć x lat, chociaż na dzień dzisiejszy nie wszystkie uzależnienia behawioralne, a mamy ich kilkadziesiąt, są wpisane na listę zachowań chorobowych, innymi słowy są w statystyce i międzynarodowej jako jednostka chorobowa i w statystyce polskich jednostek chorobowych, czyli można mówić o uzależnieniu na przykład od hazardu, ma swój numer statystyczny, od zakupów,
od różnego rodzaju zachowań, tu nie będę tego opisywał. No i jednym z tych zjawisk jest niewątpliwie kwestia cyberprzestrzeni, bo sam fakt, że mamy do czynienia z tą cyberprzestrzenią i ona już weszła na stałe w naszą rzeczywistość, to można było się domyśleć, że będzie coś z tym się działo. Ja to widzę nieraz na wykładach, kiedy młodzi ludzie podczas wykładów, zamiast powiedzmy obserwować ten wykład, to po prostu siedzą, mają opuszczone głowy, no i tam sobie eksplorują powiedzmy swojego tableta. Stąd też nazwano to zachowaniem pokolenia pochylonych głów, bo rzeczywiście tak widać, że się w ten sposób dzieje. Panie profesorze, na jakiej podstawie można rozpoznać uzależnienie behawioralne? Rzeczywiście to jest pewna nowość, jak powiedziałem wcześniej, ale naukowcy, przede wszystkim w pierwszej kolejności lekarze, psychiatrzy zajmowali się tym zagadnieniem i rzeczywiście w roku 90. Aviel Goodman, chyba jeden z najbardziej znanych również w Polsce uczony, który zajmuje się generalnie sprawami uzależnień, stworzył właśnie kryteria podziału tych uzależnień behawioralnych. No, pierwszym takim najbardziej charakterystycznym jest to, że człowiek nie potrafi się oprzeć, powiedzmy, żeby coś zrobić. Czyli nie potrafi się oprzeć, żeby nie pójść na zakupy, albo żeby coś nie kupić, żeby na przykład nie zagrać, nie wiem, w ruletkę albo w jakieś inne takie gry hazardowe. Oczywiście w przypadku cyberprzestrzeni nie potrafi się powstrzymać przed tym, żeby przynajmniej zobaczyć w telefonie, czy ktoś nie zadzwonił, czy jest jakaś nowość, czy tym podobne. I oczywiście to jest coś naturalnego, że mamy tego typu potrzeby. No, ktoś chce zobaczyć film, ktoś chce zobaczyć ulubiony serial i tym podobne. I my ciągle jesteśmy w tej przestrzeni, można powiedzieć, uzależnień behawioralnych. Ale problemy pojawiają się wówczas, gdy następuje taki proces narastającego napięcia. To tak jak w przypadku uzależnienia od alkoholu. Ktoś może nie pić przez długi czas, ale w pewnym momencie przychodzi ten moment i po prostu ta osoba musi się napić. Z tym, że w przypadku uzależnienia od alkoholu jest tak, że jeżeli ten człowiek napije się raz, to nie jest problemem to, że ta osoba pije dużo czy mało, tylko że nie potrafi przestać pić. Dokładnie jest w przypadku uzależnień behawioralnych, mimo tego, że nie mamy do czynienia ze związkiem chemicznym wprowadzonym do organizmu, tylko mamy do czynienia z pewnym zachowaniem, z czynnością. To wzięcie tego telefonu do ręki, włączenie sobie komputera, włączenie sobie telewizora powoduje konkretne już wtedy zachowania. Nawet jeżeli sobie człowiek obiecuje jeszcze minutę, jeszcze dwie, jeszcze wejdę na 10 stron i więcej nie, a mimo wszystko parę godzin spędza przy komputerze. Kolejny element to jest ta przyjemność, którą się czerpie. Taka oczywiście to nie jest przyjemność, taka zwykła przyjemność, bo to jest taka przyjemność bardziej psychologiczna, że człowiek doznaje jakiejś ulgi. Ten pierwszy kieliszek, jak osoba uzależniona od alkoholu wypije, to wtedy rzeczywiście ten mózg, oczywiście tu mówimy o innych troszkę sferach, o alkoholu, czyli pewnych związkach chemicznych, jak dojdzie już do mózgu, to ten człowiek odczuwa ulgę. Tu dokładnie z tym samym mamy do czynienia, ale nie jest to związek chemiczny, czyli tu mamy inne, można powiedzieć, enzymy istniejące w naszym organizmie.
najważniejszym elementem to jest utrata kontroli nad tym zachowaniem. Czyli jeżeli ktoś mówi, że będzie pół godziny siedział przy tym telefonie, komputerze, telewizorze czy coś, a mimo wszystko siedzi parę godzin, to znaczy, że traci tą kontrolę nad tą rzeczywistością. No i jeszcze istotnym elementem jest to, że jest jednostka za bardzo zaabsorbowana tym, co robi, żeby obserwować otoczenie. Jak widać w stosunku do uzależnienia od alkoholu czy tam nielegalnych środków psychoaktywnych, ten człowiek nie odlatuje, czyli nie jest pijany, nie jest pod wpływem jakiegoś środka, ale mimo wszystko jego zachowania są do tego podobne. Do tego dochodzi intensywność i można powiedzieć trwanie tych epizodów z tym uzależnieniem behawioralnym. Bezskuteczne próby ograniczania siebie. Czyli już więcej tego nie będę robił, ale mimo wszystko robi. Kolejne, poświęcenie zbyt dużej ilości czasu na przygotowanie się, my to możemy nazwać takimi działaniami rytualnymi. Innymi słowy, ta osoba tak wie, że no nie powinna tego robić, ale mimo wszystko tam zostawi telefon, tu postawi laptop i później, no, co ja mogę zrobić, jeżeli to tak jest rozłożone. Osoba uzależniona od alkoholu, jak wiemy, sobie gdzieś tam chowa ten alkohol, tak na wszelki wypadek. To jest kolejna kwestia, kiedy człowiek zaczyna bardziej się skupiać na tym właśnie, tym swoim, nazwijmy, problemie, zaniedbując coś innego. Także spędza wolny czas, no można powiedzieć, dla tej osoby w sposób standardowy. I nawet jeżeli ma problemy, to ta osoba nie przerywa swojego działania. To także, tak jak w przypadku uzależnień takich chemicznych, pojawia się wzrost tolerancji na różnego rodzaju zachowania. To tak jak osoba z problemem alkoholowym teoretycznie może troszkę więcej alkoholu wypić od innych, tak samo ta osoba, która siedzi, załóżmy, przy komputerze i gdzieś tam eksploruje sieć, może to robić dłużej, nawet nie korzystając z jedzenia, nie z toalety czy tym podobnych rzeczy, bo tak się musi gdzieś tam znaleźć. Jeszcze jest ten niepokój, który towarzyszy jednostce, gdy zaczyna być odcinana od tego zjawiska. Panie profesorze, ale czym się różni takie typowe uzależnienie od alkoholu czy narkotyków od uzależnienia od komputera czy telefonu komórkowego? Profesorze, te cyberuzależnienia jak leczyć? Tak, trzeba powiedzieć, że stworzenie systemu uzależnień, leczenia czy terapii bardziej uzależnień behawioralnych trwało no, trochę lat. Ale wydaje się, że pomalutku można sobie z tym poradzić. Wprawdzie leczenie czy terapia osób uzależnionych od alkoholu czy nielegalnych środków psychoaktywnych jest wpisana w stosowne przepisy prawa, czyli mamy i ustawę o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak też ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. No, troszkę gorzej jest w przypadku tych uzależnień behawioralnych. I jeżeli popatrzymy na, czy porównamy uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne, to w rzeczywistości sama taka terapia nie jest wcale taka prosta, bo w przypadku uzależnień, nie wiem, niech będzie od alkoholu,
jeżeli zgodnie z przepisami prawa taką osobę odeślemy na leczenie do zamkniętego ośrodka, to można powiedzieć, że osoba taka zostanie w jakiś tam sposób odcięta od użycia tego środka. A więc po detoksykacji taka osoba po prostu stara się żyć bez alkoholu, oczywiście pod opieką lekarzy, pod opieką psychologów i tym podobne. W przypadku uzależnień behawioralnych trudność polega na tym, że nie można zachować całkowitej tak zwanej abstynencji od tego środka, bo z uwagi na to, że dzisiaj mamy społeczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeń jest naszą rzeczywistością, nawet wręcz powiem rzeczywistością społeczną, bo dużo elementów integracyjnych dzieje się właśnie w cybersieci. A zatem trudno zrezygnować z tego, żebyśmy nie mieli telefonu, no bo to jest już inna epoka. Żebyśmy nie robili jakichś zakupów, żebyśmy nie kontaktowali się z różnymi ludźmi, czyli można powiedzieć, stąd to uzależnienie nosi nazwę uzależnienie od czynności, bo po prostu jest to pewna czynność, z którą się kontaktujemy z innymi ludźmi i tym podobne. Czyli trudno nas odciąć jest od tego środka uzależniającego. Po drugie, w przypadku uzależnień behawioralnych nie możemy zdetoksykować organizm. No bo jak? No przecież po chleb trzeba pójść do sklepu. Jakąś rzecz trzeba kupić w sklepie. Cokolwiek byśmy nie robili, po prostu mamy do czynienia z tym, można powiedzieć, środkiem uzależniającym na co dzień. Po trzecie, można powiedzieć, że przyczyny uzależnienia w przypadku alkoholu to jest najprostsza rzecz, czyli ktoś pije i stąd jest uzależniony od alkoholu. W przypadku uzależnień behawioralnych etiologia jest po prostu nieprzewidywalna wręcz, bo jeden może oglądać telewizję i seriale od rana do wieczora i nic się nie dzieje, a drugi się tak uzależni od jakiegoś serialu, że po prostu nie wyobrazi sobie, że nie będzie mógł go oglądać. Po czwarte, wydaje się, że uzależnienia behawioralne są bezpieczniejsze dla człowieka, no bo my wiemy, że następuje degradacja taka społeczna, biologiczna człowieka uzależnionego od różnych związków chemicznych. Ale tu trzeba powiedzieć, że ten proces degradacji człowieka w przypadku uzależnień behawioralnych również zachodzi, czyli ktoś może na przykład żyć w dwóch światach. Jeden świat to jest ten świat realny, a drugi jest tym światem wirtualnym. I w tym świecie realnym jest, przepraszam za słowo, nikim, czyli jest zwykłym obywatelem, niczym się nie wyróżniającym ze społeczeństwa, będącym, można powiedzieć, jednym z milionów. A w cybersieci może się okazać, że jest rewelacyjnym, załóżmy, jakimś kolegą. Albo na przykład, że zna się na wielu kwestiach i w realnym świecie jest traktowany jako ktoś gorszy, a w cyberprzestrzeni wszyscy do niego się garną. Czyli jak widać, kolejna kwestia istotna. Oczywiście kwestia przedawkowania. Czy można przedawkować? No, jeżeli zostaniemy w cyberprzestrzeni, no to wiadomo, no oczy nie wytrzymają przez ileś tam czasu. Jest też ten syndrom takiego gorącego nadgarstka i tym podobne kwestie, czyli
Oczywiście tu możemy dodać jakieś tam inne kwestie, ale teoretycznie przedawkowanie nie wchodzi w grę. No i kwestie związane z tym, jeżeli ktoś za długo gdzieś tam jest w tej rzeczywistości, nawet tej cyberprzestrzeni, czy powoduje to u niego zaburzenia tak zwanych funkcji poznawczych, bo jeżeli ktoś jest pijany i pije dalej alkohol, to wiadomo, no w końcu się przewróci, zaśnie, albo jak to mówi się, urwie się tej osobie film. Jak to wygląda w przypadku uzależnień behawioralnych? No trzeba powiedzieć, że one są zdecydowanie mniejsze, albo inaczej powiem, są inne niż te chemiczne. Profesorze, podsumowując, jak się przed tym bronić? No, trzeba powiedzieć, że problem tych uzależnień dopiero się zaczął. My nawet nie wiemy, w jaką stronę to pójdzie. I popatrzmy tylko na cyberprzestrzeń. Kiedyś były tylko telefony. Sam pamiętam, że można było zadzwonić albo odebrać. Można było wysłać SMS-a albo odebrać SMS. I w zasadzie tyle. Dzisiaj cyberprzestrzeń oferuje tak dużo rzeczy, że w każdej sekundzie, w każdej minucie jesteśmy w stanie tak dużo rzeczy zobaczyć, że w zasadzie moglibyśmy nie wychodzić w domu, tylko zobaczyć co jest na Zanzibarze i pingwiny gdzieś na Antarktydzie i powiedzmy wejść do Muzeum Watykańskiego. Wszystko jest interesujące. A zatem można powiedzieć, cyberprzestrzeń spowodowała nową jakość i de facto my nie wiemy, w jaką to stronę pójdzie. Jeżeli małe dzieci od najmłodszych lat już dają sobie radę z telefonami, z komputerami i tym podobnymi urządzeniami, to można powiedzieć, my pokolenie odchodzące po prostu nawet nie mamy wyobraźni, w jaką stronę to pójdzie. Także odpowiadając na to pytanie, powiem, nie wiem, po prostu nie wiem, ale wszystko, jak widać, zależy od, na przykład od prądu. Jeżeli będzie prąd, to będziemy mieli dalej takie kwestie. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, moim państwa gościem był profesor Eugeniusz Moczuk, a nasza rozmowa odbyła się w ramach projektu Bezpieczna sieć.